Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, zapowiedź naszej całej serii, która będzie zawierała temat zwierząt mocy, roślin mocy, miejsc mocy. Miejsca mocy, czyli te miejsca pozytywne, miejsca negatywne, to, że jakieś miejsce na ziemi, miejsce, w którym mieszkamy lub miejsce, które lubimy, działa na nas pozytywnie, dodaje nam energii, jak to miejsce rozpoznać, a także miejsca negatywne, jak je rozpoznać, jak działają, jak już na pierwszy rzut oka wiemy, które jest pozytywne, a które negatywne, to macie w moich książkach. Nie będziemy tego tematu aż tak rozwijać, ale troszeczkę na ten temat jeszcze powiem w formie filmu. Rośliny mocy, wiecie, że trwa w tej chwili wasze głosowanie na historię, która wam się najbardziej podoba. Ten temat pojawił się przy okazji jednego z naszych rytuałów dla Matki Ziemi. On został mi objawiony i w tym jednym z tych poprzednich rytuałów miało miejsce nawiązanie tego kontaktu z roślinami mocy i wykorzystanie tej energii do regeneracji naszej Matki Ziemi. I z tego powstał ten konkurs, nazwijmy to tak, to może jest niewłaściwe słowo, na wasze historie, w którym wysyłaliście wasze historie, gdzie opisywaliście wasze doświadczenia z waszymi roślinami mocy. Roślinami, które są dla was ważne. Roślinami, które w jakiś sposób, w jakimś okresie życia zwróciły tą waszą uwagę na ich działanie, w jakiś sposób wam pomogły, w jakiś sposób was otaczały czy otaczają. I z tego powstało nasze głosowanie, które trwa w tej chwili na moim blogu. Wybranie tej jednej historii, która podoba wam się najbardziej. Ten temat będziemy jeszcze troszeczkę omawiać na zasadzie takiej typowo przykładowej, czyli jak działa dana roślina, jakie ma ona działanie, nie tylko to w ziołolecznictwie, czyli to działanie magiczne pierwiastków w niej zawartych, ale również działanie to jej aury, jej energii, jej pola energetycznego, działanie tej dewy, jej przesłania dla naszego życia. To będziemy omawiać, ale będziemy również omawiać ten temat zwierząt mocy. Mój pierwszy film na ten temat, jak dobrze pamiętam, pojawił się w 2011 roku, jak nie wcześniej. To były jeszcze te pierwsze takie nieporadne filmy, bo jak wiecie, praktyka czyni mistrza i również sprzęt, którym nagrywamy, ma na to wpływ, jak wyglądamy w danym filmie, jak ten film później jest skomponowany, jakie on ma w sobie energię. I to, jak dobrze pamiętam, było spotkanie z sokołem. To był pierwszy taki temat, gdzie poruszyłam zagadnienie zwierząt mocy i później po kolei w niektórych moich filmach, w niektórych moich artykułach i tak doszliśmy do całej masy pytań, które magazynowałam w mojej skrzynce pocztowej w takim specjalnym folderze zwierzęta mocy i ten temat należy nareszcie poruszyć. I to nie tylko z takiego punktu widzenia, jak działa dane zwierzę mocy, ale również jakie ma ono znaczenie, w którym momencie życia się pojawia, jakie przesłania w sobie niesie, jak znaleźć takie zwierzę mocy, odkryć swoje własne zwierzę mocy, które mamy od urodzenia, a także odkryć to aktualne zwierzę mocy. Jak zrozumieć jego przesłanie, jak zrozumieć to, co chce nam przekazać, chce nam powiedzieć. I tutaj czekam jeszcze na wasze ostatnie pytania, aby ten temat kompletnie zamknąć w takie ramki i odhaczyć. Czekam na pytania, które dotyczą tych trzech tematów. Miejsca mocy, zwierzęta mocy i rośliny mocy, abyśmy mogli tę serię rozpocząć i zakończyć. Bardzo ciekawą serię. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ta komunikacja przy pomocy filmu, czyli wasze pytania, moje odpowiedzi, komentarze pod filmem, odpowiedzi na te komentarze, bo jak wiecie, każdy z tych filmów, on żyje. On nie jest tylko raz nakręcony w tym momencie, pstryk, włączamy kamerę, nakręcamy, wstawiamy na YouTube, ale ten film żyje swoim własnym życiem. Trafiacie na te filmy w odpowiednim momencie waszego życia. Na moje stare filmy, których ja już sama właściwie zapomniałam, że kiedyś dla was nakręciłam, ale pojawiają się komentarze, pojawiają się pytania pod tymi filmami i nagle
ten film żyje swoim własnym życiem, ponieważ wy pytacie, ja odpowiadam na te komentarze. I to jest taka niesamowita wiedza, która jest dostępna, bezpłatnie w internecie. Bardzo często zarzucają mi różne osoby to, że za wszystko trzeba u mnie zapłacić. To jest właśnie w takim cudzysłowie, ponieważ, moi drodzy, z tej wiedzy zawartej w filmach, zawartej w artykułach, jak wiecie, mam kilka czy kilkanaście blogów, w których są już tysiące artykułów, które napisałam dla was w całej mojej historii. I te wszystkie są dostępne bezpłatnie. Każdy z was może z nich korzystać. Czy ma pieniążki, czy nie ma pieniążków. I to jest takie troszeczkę niesprawiedliwe zarzucanie mi pewnych rzeczy, że wszystko jest płatne. No ale nic, każdy ma swoje spojrzenie na dany temat. Z tej wiedzy możecie korzystać, ale również zwróćcie uwagę na to, by troszeczkę wrócić do tych starszych artykułów, do tych starszych wpisów, do tych starszych filmów, ponieważ tam są również te aktualne komentarze. Komentarze, które były mi, zostały zapisane dzień temu, dwa dni temu, trzy dni temu i na które ja tam odpowiedziałam. Warto sobie do tego wrócić, aby tą wiedzę poszerzyć. I jeszcze co jest bardzo ważne, to jest to, jak wiecie, że od pewnego czasu istnieje również mój nowy blog Jak zdrowo żyć bez plastiku. Ten link wstawię tutaj dla was pod tym filmem. Jest on również na moim tym głównym blogu. I tam inspirujemy się wzajemnie i bardzo was proszę, abyście zwracali uwagę na to, co jest w waszym życiu dookoła was dostępne bez opakowania foliowego, bez opakowania plastikowego.